Przygotowania do pikniku trwają. Za chwilę zejdę na dół, aby porozmawiać z Agnieszką i Alicją, założycielkami grupy Polonia Barcelona i organizatorkami tego pikniku. Wciąż oczekujemy na więcej ludzi. Jak przygotowania do pikniku? Oczekujemy na mniej więcej 40 osób ponad, nie? Przygotowania do pikniku, jak widzimy, mamy pisanki. Wczorajszy wieczór cały malowaliśmy pisanki, balony, flaga. Dmuchali. Proszę. Pomysł na piknik, jak to się stało, że organizujecie go dzisiaj? Jest to już któreś spotkanie z kolei. Pomyślałyśmy tym razem, żeby zrobić spotkanie tematyczne. Są święta, prawda? No, żeby nie zagubić troszeczkę tradycji, mamy jajka. Gdyby nie ten piknik, myślę, że ludzie nie pomalowaliby tych jajek. Nasza grupa, skąd to się stało? Jak to się stało, że powstała? Nasza strona na Facebooku powstała w styczniu tego roku. Założyłyśmy ją z Alicją, dlatego że chciałyśmy zintegrować jak największą liczbę osób. Mamy już teraz prawie 500 osób w grupie, do tego jakieś 300, które nas śledzą, ale nie są zapisane. I dzięki temu poznajemy wiele nowych twarzy i wymieniamy się informacjami ważnymi dla nas, czy dla ludzi, którzy są nowi, stawiają pierwsze kroki, tak jak my kiedyś w Hiszpanii. I nie dość, że sobie pomagamy, to jeszcze dobrze się bawimy, podtrzymując tradycję. Wasze pierwsze spotkanie, na czym polegały, jak wyglądały? Nasze pierwsze spotkanie były bardzo typowe, odbywały się w barach, prawda, w pubach, żeby się po prostu zintegrować, no i żeby się wykluły następne pomysły na spotkania. Następnym pomysłem był na przykład paintball, prawda? Dokładnie. Paintball podał pomysł jeden z członków grupy. Zorganizowaliśmy grupę około 10 osób, pojechaliśmy za miasto. Naprawdę bardzo udane spotkanie i mamy w planach jeszcze kilka innych takich spotkań, jak gra Monopoly albo biegi w labiryntach z laserami. W każdym bądź razie każdy z członków grupy ma prawo do podania jakichś swoich pomysłów i my czasami organizujemy je. I Monopol na czym ma polegać? Jest taka gra Monopol światowy i każde miasto ma swoje, tak jak na przykład Barcelona, swoje ulice, ale realne, jakie naprawdę istnieją. W związku z tym pomysł padł taki od jednego z uczestników, żeby iść na jakąś tam ulicę, co na planszy się jest wydrukowana, i do baru. Zdjęcie, piwko typowe i następne. I tak, żeby całą planszę zapełnić. A teraz zapraszamy się na nasz piknik. Mamy pisanki, są zające z czekolady, czyli wszystko, co jest potrzebne. No to chodźcie. Właśnie spotkałam małżeństwo polsko-hiszpańskie. Zadam im kilka pytań. Jesteście małżeństwem, ty z Polski, a z Hiszpanii. Jak łączycie swoje tradycje wielkanocne? Czy macie takie? Ja mam, on raczej nie chyba. My wybieramy się zawsze w Wielki Piątek do jego babci i tam uczestniczymy w procesji Wielkiego Piątku. W sobotę na pewno się wybierzemy do kościoła polskiego, żeby poświęcić pokarm, i w niedzielę do jego rodziców na obiad. I ty mówisz po polsku? Hablas polaco? O no. Trochę. Ja mówię trochę po polsku. Nasza pisanka zwycięzca. Proszę. Kto ją? Tak, zwycięzca? A jeszcze nie położyłem razem z innymi w ogóle. Tak nie powinno być. To jest nie fair wobec innych, moja droga. Nie, to przynieś więcej tutaj. I co? Mam oczywiście opowiedzieć o tej pisance. No ale wszystko jest jasne. Znaczy nie wszystko. Szczerze, nie wiem. To znaczy to jest mój sposób na symboliczne połączenie kultury katalońskiej z kulturą polską, części tradycji katalońskiej z części tradycji polskiej. My robimy pisanki raz w roku, wy macie kaganery raz w roku. Tak więc pomyślałem, że raz w roku można też się spotkać i połączyć. To są niestety inne daty, ale może. I są od Baza Aldrina z Toy Story, jajko jest ze sklepu Dia, kapelusz i ręce są od tego kowboja też z Toy Story 3, zdaje się. Kalnego. Ktoś jeszcze z was malował pisanki? Ty? Tak, malowałem pisanki tradycyjną metodą. Na cebulkę, to jest ze skórki cebulki, około z 2 kg, wrzuciłem do garnka i 10 jajek.
mi się pomalowało naturalnym barwnikiem na brązowo, jak tam widać. Ten koszyczek tutaj mały, to jest mój, to są jajka pomalowane, pomalowane tą tradycyjną metodą. Nawet specjalnie zadzwoniłem do domu, żeby zapytać się, żeby kontynuować tradycję tutaj na obczyźnie. A co roku tak malujesz pisanki? Staram się. W zeszłym roku nie najlepiej mi to wyszło, ale w tym roku dobrze. Znacie jakieś hiszpańskie tradycje? To znaczy ja staram się podtrzymywać jednak polską tradycję na Wielkanoc, ale od kilku lat załapałam taką tradycję, dokładnie nie wiem skąd ona pochodzi, że w noc świętojańską wchodzi się do morza, jako że powtarza się chrzest swój, żeby oczyścić swoją duszę i tak dalej. Zamiast święcenia jajek, na przykład w niektórych regionach kraju, ludzie wchodzą do wody, żeby poświęcić siebie. Mamy polską białą kiełbasę i chrzan. Tak, to jest nieodzowny element śniadania wielkanocnego, które spożywamy w niedzielę o godzinie względnie 10 z całą rodziną. I to takie śniadanie trwa mniej więcej do pory obiadowej. I skąd masz białą kiełbasę tutaj? A przywieźli mi właśnie znajomi tydzień temu, zeszły weekend. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam. Zamówiłem sobie 2 kg parzonej kiełbasy i przywieźli samolotem. Była mrożona na kość, dzisiaj rano rozmroziłem. Została sparzona, znaczy zagrzana, bo sparzona była wcześniej. I przyniosłem, żeby się tutaj poczęstować naszą Polonię, która przyszła na piknik. Jestem na pikniku przede wszystkim, żeby ze znajomymi urodziny ich obchodzić. Agnieszka i Andrzej mają urodziny. No i także dlatego, że dzisiaj jest niedziela palmowa. No i dlatego mamy pisanki i to jest takie ostatnie spotkanie przed Wielkanocą, bo dużo ludzi wyjeżdża do Polski na Wielkanoc i dlatego teraz tutaj celebrujemy właśnie Wielkanoc. Żegnam już się z Państwem i zapraszam za 2 tygodnie, a ja zostaję na pikniku.